Dobry, witam. Witam w kolejnym odcinku. MGR się kłania. Witam w kolejnej części MGR Rozbójnik, czyli Twierdza Krzyżowiec. I dzisiaj myślę, że przejdziemy sobie kolejnych parę misji na kolejnej, no na tej samej mapce z pierwszej części, która jest właśnie, bo tutaj są tak naprawdę dwie mapki i tutaj właśnie ta dodatkowa, która rozpoczyna się od misji 51. No i leci tutaj dalej, także tutaj bardzo mało pogrywałem w tą mapę, dlatego gramy sobie cały czas w mapę pierwszą. Skończyło się na czwartej misji, tak, czyli stary przyjaciel, będziemy mieć tutaj wieprza. I chciałbym wam powiedzieć właśnie, że ten film, te giercowanie tutaj też będzie, no, że po prostu będzie to taki tylko podkład tutaj do tego. Coś kamera tak krzywo jest. Teraz chyba jest prosto, dobra. Co wy tam wyprawiacie? Koty szaleją przy firance. Niech sobie szaleją. A więc tak, no to przejdziemy sobie do grania i słuchajcie, będę chciał dzisiaj na stół wziąć taki temat, który no parę razy już poruszałem w swoich vlogach, ale myślę, że dzisiaj będzie już ku temu powód, żeby po prostu no poruszyć ten temat bardziej szczegółowo. Chciałbym wziąć na stół temat taki odnośnie komentarza, który ostatnio napisał Ronald Jankowski. Ronald to stary widz na moim kanale, także też już widz starej daty. Niemniej jednak, no, ostatni komentarz, który napisał, no, dał mi trochę do myślenia, jakby nie patrzeć, bo ja czytam wszystkie wasze komentarze. To nie jest tak, że ja komentarzy nie czytam, tylko po prostu jest tak czasami, że rozmawiacie, piszecie coś, to ja się po prostu nie wtrącam w wasze dyskusje i piszecie tak, jak wszystko uważacie. Sprawa jest tego typu, gdzie w pierwszej części komentarza, tak, Ronald tam napisał. Kurde, zaraz mnie zatuką. Będzie lipa. Już chyba lipa. Jeszcze pomogę to tam tymi włócznikami wejść, bo tutaj niestety trzeba się zabezpieczyć troszeczkę. No. Dobra, jakoś może sobie poradziłem. Miejmy nadzieję. W pierwszej części komentarza Ronald napisał coś takiego, że MGR, przestań tutaj umoralniać różnych ludzi, bo z punktu widzenia widza jest to po prostu ferment jakiś, czy fenement, czy coś takiego. Coś było takiego podobnego napisane. I ja po prostu, Roland, odpowiem ci w ten sposób. Chodzi o to, że czasami jest tak, że jeżeli na przykład ktoś porusza publicznie jakiś temat. Publicznie mówię, bo jeżeli po prywatnemu, no to wtedy, jeżeli ktoś inny po prostu wyciąga coś na wierzch, tak, na publikę, no to wtedy jest trochę inaczej, ale jeżeli ktoś zaczyna publiczny temat, to publikom trzeba odpowiedzieć na publikę. No, może to tak nazwę po swojemu. No bo ponieważ jeżeli na przykład widz może też odebrać to w taki sposób, że jeżeli słucha jakieś, powiedzmy, no, złą opinię na innym kanale, na kogoś innego, a ten ktoś po prostu nic sobie z tego nie robi, no to widz po prostu odbiera wrażenie, że ten go pokonał. Rozumiesz, o co mi chodzi? No, jakby co, to możesz przewinąć. I wtedy po prostu nie można takim osobom dać do myślenia, że nas pokonali, że nas załatwili, tak, a to ja wygrałem, ja się teraz cieszę, bo jest taki, a nie inaczej, nie? Coś w ten deseń, coś w tym stylu, co nie? I teraz tak, czy pan L tym przewodniczył, tego ja nie wiem, nic mi na ten temat nie wiadomo. Jak masz jakieś na to dowody, to po prostu je trzymaj, może się kiedyś przydadzą, może nie. W każdym razie mi nic na ten temat nie wiadomo. To jest twoja opinia. No i kolejna kwestia w części A tego komentarza jest tak napisane, że coś tam pisałeś właśnie, MGR, zainwestuj porządnie w sprzęt, rasa porządnie i zobacz, jak to robi ArnEU, nie? Czyli Archon. Teraz kwestia Archona, bo kiedyś chciałem poruszyć też kwestię Archona jakiś czas temu, bo też tam po prostu robicie, no, równe przyrównania i tak dalej, różnych retrokanałów, kto co jak prowadzi, kto ma większego, tak? Bo jednak, jakby nie patrzeć, no, ludzi kręci to i pytając, kto ma większego, nie? Mimo że człowiek nie chce się specjalnie nad tym zastanawiać.
Co do samego Archona, to sprawa wygląda tak. Archon jest recenzentem, bardzo dobrym. Recenzent, tak dobrze się to określa, jeśli nie, to mnie poprawicie, ale w każdym razie recenzuje swoje gry, różne sprzęty, no bardzo profesjonalnie. Archon się zajmuje YouTube'em przede wszystkim zawodowo. To nie jest tak, że po prostu on no, nagrywa tak, czy tego, czy jakoś inaczej, jak tam sobie to wszystko ustala. Archon jest YouTuberem zawodowym. To trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę. I nie jest tak, że ja mam kogoś po prostu naśladować, tak? Że zobacz, twoje filmy będą dużo bardziej polepszone, jak zainwestujesz w sprzęt, zainwestujesz wszystko i tak dalej, będzie Rosja i w ogóle i okolice. Archonowi po prostu nie można dorównywać albo innym kanałom, które po prostu już coś na YouTubie osiągnęli, coś już mają, no jakby to powiedzieć, coś mają, tak, osiągniętego na tym YouTubie. Archon swoje filmy prowadzi bardzo profesjonalnie, bardzo podchodzi do tematu poważnie, tak, recenzuje te wszystkie gry, ale jak już wspomniałem, Archon jest YouTuberem zawodowym. A YouTuber zawodowy, a YouTuber od takiego YouTubera, który hobbystycznie prowadzi swój kanał, no to jakby nie patrzeć, to są w ogóle dwie inne osoby, dwie inne te, można powiedzieć, dwa inne charaktery, tak? Jeżeli ktoś się zawodowo zajmuje, no to takim przykładowym jest jeszcze Energik, nie? Można by tu wymieniać wielu YouTuberów, którzy mają po od 100 do, załóżmy tam, nie wiem, no miliona subskrypcji, czy trochę więcej, nie? Dlatego tak sprawa wygląda na froncie. Co do Archona, no Archon ma różne po prostu sprzęty, ma różne gry i ja po prostu nigdy nie zastanawiałem się na tym, żeby komuś dorównywać, tak, żeby coś nagrywać, tak, na takie same podobieństwo, jak on robi, tak, bo ja spróbuję to robić, bo spróbuję to robić lepiej i tak dalej, nie? Takiego podejścia po prostu nie umiem mieć, tak? Ja jestem po prostu sobą na swoim kanale. Wiecie o tym doskonale już od dawna i tak to po prostu wygląda. No i ostatnia część tego komentarza brzmi tak, że jakością wygrasz. No niestety, no Ronaldzik, ale taki tok myślenia no, jest dla mnie na poziomie małolata, no bo jakością wygrasz. Tu nie chodzi właśnie o ściganie się w jakości. To ja to też chyba już w którymś vlogu tam kiedyś powtarzałem, że ściganie się jakością, to nie można przy retrosprzęcie ścigać się jakością. Po prostu wy moje kanały, nie moje kanały, tylko moje filmy odebraliście tak, że moja jakość akurat przypadła pasująca do prezentowanych przeze mnie retrosprzętów, tak, retrosprzętów, gier, różnych innych ciekawych rzeczy, różnych vlogów i ten po prostu, ten temat się u Was przyjął, dzięki temu jest Was 4000, które mam właśnie na swoim kanale osiągnięte przez 2,5 roku. No Archon ponad 200 tysięcy osiągnął widzów, tak, przez całe chyba 7 czy 8 lat prowadzenia swojego kanału. Ale tak jak mówię, Archon trochę inaczej temat zaczął, także można powiedzieć, że odniósł sukces, tak, zdecydowanie odniósł sukces. No, ale widzicie, na przykład takie teraz porównanie, że Retrogralia, jak zaczynała otwierać swój kanał, no to oni też byli akurat w tym samym czasie, co zaczynał Archon. No i Retrogralni, czy się udało, czy nie udało, no to mnie tego nie oceniać. W każdym razie, no, oni mając te 5000 subskrypcji przez te 7 lat, 7 lat już będzie, jak są na YouTubie, no to zdobyli tylko 5000, tak? Mimo że właśnie no, jest to też retro kanał jako oni i jako Archon, tak? No, ale jakby nie patrzeć, no Archon tutaj wyszedł po prostu na podium, można powiedzieć, YouTube'a, tak? No, dobrze jego filmy się po prostu, w cudzysłowie mówiąc, no, posprzedawały, tak? Zdobył sobie widownię, wszystko sobie sam zarobił na to. Przynajmniej tak mi się wydaje, no i że wszystko osiągnął sam, to co chciał, to po prostu osiągnął i to jest po prostu, no, dobre co zrobił, dużo gier pokazał właśnie, recenzowanie, jednak muszę szczerze przyznać coś jeszcze innego, co myślę na temat Archona, no, jego specyficzna barwa głosu nie jest po prostu na moje ucho.
Także to wyrażam swoje zdanie, to nie jest tak, że po prostu coś mi tutaj nie pasi. No tylko po prostu, no jednak to nie dla mnie, coś tam parę filmów jego obejrzałem, ale coś tam rzucę okiem czasami na jego kanał, ale nie subskrybuję, też nie oglądam wszystkich filmów. Ale mimo wszystko bardzo fajnie to prowadzi, trzeba mu to przyznać i jest dobrym recenzentem. No, ma taką barwę głosu, bo ma taką, no i taki się urodził, więc nie można mieć tutaj pretensji. Mimo wszystko, no, jeden może słuchać, jeden nie może słuchać. No, różni są ludzie, mnie też się czasami da słuchać, czasami się nie da słuchać dla innych, tak? No i po prostu jest jak jest z tym wszystkim. No, tutaj trochę ciężko do tego wieprza będzie się dostać, ale no, musimy to jakoś tutaj sprawić, żeby gość się nie rozwijał. Stanę może tutaj, to może wtedy zamkną bramę. No tak to cały czas są dostarczane im towary i się rozwijają. Dlatego słuchajcie, tak sprawa wygląda i jest brama zamknięta, super. O, no to teraz trochę odpoczniemy. Także jak tu stoją moi, no to przeciwnik zawsze z automatu zamyka bramę. Także taka była moja opinia tego wszystkiego, no i odpowiedziałem też troszeczkę, no na filmie, tak? Nie na filmie, niż na bardziej na komentarz. Ja czuję, że mam kanał rozwinięty. Mam już rozwinięty na tyle, że nie muszę nic po prostu tutaj coś, nie wiem, coś bardziej wymyślać, jeszcze bardziej coś inwestować, czy jakości, czy w coś innego. Jest tak jest i po prostu ja się cieszę swoim przekazem, swoim stylem nagrywania. Bo ja, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, YouTube jest dla mnie już odprężeniem. Na samym początku stare swoje filmy też czasami obejrzę, to zobaczę, co tam się ciekawego działo w moich starych filmach. Jeszcze jak te boksy, pamiętam, robiłem. I to była fajna zabawa była z tymi boksami. Nie żałuję straconego czasu na to, co po prostu tam się udało wykonać. No, niektóre z tych boksów są już w posiadaniu innych osób. Te osoby mają w swoich kolekcjach i mogę się tylko cieszyć, nie, że trafiły też w odpowiednie ręce. No i tak bym to wszystko widział. Dobra, tutaj dużo kucyków polnych nie muszę robić, bo tutaj najważniejsze, żeby podejść, żeby tylko tych łuczników skasować na tej wieży, a reszta jakoś przejdzie. I wiecie co? Mam taki fajny pomysł. Pokażę wam tutaj. Załatwię tutaj tych gości, praktycznie nie włamywując się do zamku. Będzie fajne widowisko, tylko muszę tak. Muszę kogoś wynająć, a wezmę sobie tych dwóch włóczników. O! Zniszczę tutaj farmy krów i postawię sam krowy. Potem postawię katapulty. Ach, kurde, mi skasowali. Dobra, to wezmę w takim razie te koniki tutaj. O! Mówię, tak od razu nie ma co podchodzić, bo może być trochę nieciekawie. O, myślę, że tą misję sobie przejdziemy i to będzie na tyle w tym odcinku. Z tego ględzowania mojego dzisiejszego. Co jeszcze? No, chyba praktycznie wszystko już powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Także jak inni chcą, to niech sobie inwestują w kanały, w jakości, w różne jakieś duperele, dzikie węże, jakieś srupery, dupery, nie wiadomo co. No i co po takim inwestowaniu, jak wszystko i tak się kończy na grach. Czy gra będzie w takiej jakości, czy w HD, wszyscy praktycznie pokazujemy jeden i ten sam temat, także wiecie, jak sytuacja wygląda na froncie i w okolicach. Dlatego dzisiaj mam akurat wolne, więc też sobie tak usiadłem, żeby sobie trochę tutaj coś poglądzować, coś włączyć do giercowania. Może jakiś temat się nadarzy, jakiś inny, żeby na YouTubie coś nagrywać jeszcze innego niż tylko same giercowanie. Może jakieś pomysły powpadają. Uważajcie trochę, uważajcie. Może bym coś z życia na obczyźnie nagrywał. Osobny kanał w ogóle do tego założył. Już miałbym pomysł na nazwę kanału MGRDE. Może taki byłby pomysł.
Chociaż wiecie, to też jest takie gadanie, ale ludziom tak dzisiaj już po prostu za przeproszeniem odpierdala, że sam już nie wiem, co wolno, a co nie wolno w tej całej śmiesznej poprawności politycznej. No i też jakbym nagrywał takie z życia na obcej ziemi, nie wiadomo, jakby to później mogło pójść w różne jakieś dzikie węże, dzikie rzeczy. Niby jest tak, słuchajcie, dzisiaj, że ja wyrażam tylko swoją opinię, wyrażam swoją opinię, a i co? Ja jestem przekonany, że tak naprawdę to media, kurde, wszystko zastraszają, a tak naprawdę jest jak za dawnych czasów, że każdy może sobie po prostu robić co chce, ale telewizor po prostu, wasz telewizor, telewizor jest waszym, kurde, diabłem, tak? Jeżeli oglądacie wiadomości jakieś różne, to telewizor jest diabłem w domu. Dlatego ja mam telewizor tylko do podłączania konsol i różnych jakichś rzeczy, także nie mam jakiegoś tutaj, nie mam jakiejś kablówki czy coś innego, żeby oglądać tą śmieszną telewizję całą, która przekoloryzowuje wszystkie informacje. Niby zastraszają, tak, że nie wolno mówić tak, nie wolno mówić tak, nie wolno mówić tak. Ja jakoś nie słyszę się o przypadkach, żeby, nie wiem, jakaś mafia FBI komuś na chatę wjeżdżała, bo powiedział takie, a nie inne słowo. O, przynajmniej się nie słyszy, tak, w większości, albo być może, no, media też celowo nie nagłaśniają takich rzeczy, także to też pozostaje wielki znak zapytania. No i dobra, teraz mamy tutaj, zobaczcie, rzucę sobie krówkami i jeb, ebola. Także powinno tutaj wytępić dużo tych całych. Podejdźcie tu bliżej trochę. Strzelajcie tam. O. No i tyle zostało. Widzicie? Nikogo już nie ma. A tu jeszcze zostali ci. Tu jeszcze kilka tych o kuszników skasuje. Zdychają. Zdychają. Oj, tego przeciwnika właśnie też pokonuje w taki sposób, a nie w inny. No to co, możemy sprzedać troszkę kamyczków i będziemy szykować mafię zbrojnych, by uderzali na wieprzyka. O, myślę, że 8 wystarczy. Tu mam jeszcze 3, to będzie 11. No, powinno być dobrze. Kurde, znowu ci się pojawiają. Już ich tu kasujemy. Podejdę tymi konikami, jak tutaj postrzelają trochę. Jakby nie patrzeć, no kusznik zadaje ponad podwójne strzały, co nie? Także z tymi gośćmi, no to nie ma żartów. No patrzcie, już mi zaraz, kurde, wytępią. Podejdę tutaj postrzelać trochę. Dobra, dorobimy mafii. Spichlerz jest pełny. Sprzedam jeszcze kamyczków trochę. Doślę mafię tutaj, kucyków. Dobra, niech idą nawalać. No właśnie, oni tutaj, zapomniałem, że on przy bramie zrobi te, kurde. No, no już nie mam tych, już mi skasowali tych łuczników, kurde, zwierzy. Dobra, w takim razie będzie trzeba dalej dosztukowywać mafię kucyków polnych. Zaraz tutaj, tu. Może zbrojnych. Kurde, już mi tu wytępili wszystkich. Jaka Rosja! No, nie jest gość łatwy, to widać. A pieniędzy on już. No nie ma żadnych, no. Dobra, postawię jeszcze jeden kamieniołom, żeby szybko robić pieniądze. No nie, tak go nie pokonam. Tutaj z tej wieży muszę, kurde, skasować trochę u tych. Postaram się tą wieżę skasować. A, nie mam. Kurde, i znowu kasy brakuje. Dobra, to wezmę w takim razie. O, tylu inżynierów. I spróbujemy postawić teraz trebusze.
Trybuszem powinienem już skasować tą wieżę tutaj, gdzieś tutaj zaczniemy sobie. Tylko znowu pieniądze potrzebne. O. Dobra, tych zatrzymam. Niech tu stoją i pilnują. Albo inaczej jeszcze zrobimy. Jeszcze inaczej, panowie. O, tak. Zrobimy tak, żeby po prostu pożar tutaj wybuchł. I to by był chyba też dobry pomysł. Tylko by trzeba było się tam przedostać jakoś. Albo balistami, albo wynająć tych podpalaczy. Wiem, że tutaj miałem taki swój dziwny system na tą misję. Tam, kurde, znowu oni się produkują. Dobra, to zrobimy tak. Balisty dawajcie. Dobra, znowu nie ma kasy. Znowu kamyczki posprzedajemy. No, to jest już mało, też mało tutaj jest miejsca i ogólnie mało surowców, żeby to zakończyć, ale damy radę. Nie takie rzeczy się, kurde, tutaj robiło. Dobra, to pójdziemy tymi w takim razie. Tutaj kamieniołomy mi pełną parą lecą. O, i przydałoby się coś podpalić. Także podejdziemy sobie tutaj pod drzewkami. Dobra, spróbujemy podpalić zbrojownię. Dobra, może stanę tutaj, o. Chodźcie tu w to miejsce. Dobra. Niech tam nawalają, o. To już się przynajmniej coś będzie działo, tak? Bo to już szybko tracą tą energię, co nie? Dobra, to co? Tutaj pilnują tej bramy. Tutaj by trzeba było ewentualnie jakoś... Albo też mam inny pomysł. Spróbuję. Nie, no normalnie podpalaczy wynajmę. O, takich tych. Arabski najemnik. To się chyba tak nazywa. No i spróbuję tutaj coś podpalić. Chociaż tu się nie dostanę. Chociaż tu podejdę. O, spróbuję tym jednym. I tu podpalić, o, w tym miejscu. A, kurde, zburzył wszystko. Co za łachmyta. Ups. Żeby tylko poradzili sobie. O, padają jak muchy. Jak tam życie moich tych. No, przydałoby się dorobić trochę. Ale to już myślę, że kucyki polne tutaj nam poradzą trochę. O, praktycznie już jest w kryzysie. Wieprzyk jest już w kryzysie. Dobra, to podejdziemy sobie tutaj kucykami w to miejsce. Bo tutaj jeszcze są łucznicy na wieży, by tamtych trzeba było skasować. No właśnie, wezmę tych 16, skasuję tamtych i będzie spokój od razu, kurde. Jakie pomysły na następny odcinek? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Miałem, kurde, CD32 wysłać skibie do remontu, skiba czeka i też się chyba nie doczeka. Jakoś tak nie znajduję czasu na to, by sobie na tą pocztę pojechać i wysłać tą CD32 do remontu. A, jest jak jest na razie. Nagrywa się jak nagrywa, także jak na coś będzie ochota, to się po prostu filmik dogra, co nie? Nic na siłę i będzie dobrze. O, CD32 leży sobie tutaj na tej szafce. Dostałem mebelki teraz od sąsiadów tutaj obok, bo tutaj syn od nich już wyjechał. On się gdzieś wyprowadził do Drezna tam, do akademika. Studia, nie studia, pełno młodzieży, kurde, studiuje i co? I po co studiujecie? Nauka to bzdura, kurde. I tak po tym roboty nie ma, i tak. Mówię wam, jak jest. Zabawa w jakąś magisterkę, wszystko. No, no niby tak, no niby fajne wszystko ten, bo
jakby nie patrzeć, gdyby każdy miał takie lekkie podejście, no to nie byłoby urzędników, nie byłoby ludzi mega wykształconych i odpowiedzialnych, tak? Za coś konkretnego, no ale no mimo wszystko. Ja tam wolę pójść swoje zarobić, odrobić, zrobić sobie te 8-10 godzin i mieć spokój. Najzwyczajniej w świecie. Nie być po prostu uzależnym od czegoś, nie? Kiedyś dawno temu, tutaj z takim moim kumplem, no już kontakty się dawno pourywały, ale mieliśmy w planach założyć coś takiego właśnie, że biuro wynająć. No i taki immobilien sobie stworzyć. Immobilien, czyli wynajem mieszkań, co nie? Mieszkania i w ogóle wszystko. Już żeśmy nawet chodzili pytać, jak to w tym, w urzędzie skarbowym, jak to wszystko wygląda, jak wygląda podatek od nieruchomości i tak dalej, jak to wszystko się rozlicza. No i mieliśmy takie plany, ale jak zwykle nic nie wyszło. Ten potem założył rodzinę, poszedł w swoją stronę. No i tak się kontakty już dawno pourywały. Nie wiem w ogóle, czy on jeszcze tutaj mieszka, czy gdzieś wyjechał, czy się gdzieś wyprowadził. Także ciężko mi teraz myśleć o tym. No ale w każdym razie było coś takiego. Było coś takiego i... O, fajnie, że tutaj tych skasowałem. O, moi zbrojni mogą wejść tylko teraz już na gotowe. Dobra, rozwalajcie tą bramę. Dosyłamy resztę. No i chyba go pokonałem. Wieprzek. No i to byłoby tyle w tej misji. Także jak chcecie coś do giercowania i ględzowania na kolejny odcinek, to zadawajcie pytania. Chętnie wam poodpowiadam na różne pytania i będzie fajnie. MGR Amiga Fan Club wins. You win. You lost. Fatality. Fajnie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Yo, yo, hej, na razie. Jaka przepatologowa sytuacja.